Cześć serduszko, buźka, błogosławcie w dniu dzisiejszym. No tu ci na tym filmiku opowiem, kto dostaje astmę. Tak na 80% astmę się dostaje bysosi. Astmę kto dostaje? A kto dostaje bysosi ten, no miażdżycy i udaru mózgu bysości. Udaru mózgu, bo to jest jeden ten sam powód bysosi, brak testosteronu. A testosteron jest wysoki, jest neuroprzekaźnikiem, ale jest też i enzymkiem wysoki, który wchodzi w błonę komórkową, komórki. Jak jest na przykład błona komórkowa na grubość przez 16 fosfolipidów, to wchodzi do środka po ósmym w tym fosfolipidzie jest wysoki ten. Testosteron i znowu jest 8 wysoki fosfolipidów. Do środka wchodzi wysoki. I ona uściśla komórki. Trzyma je ten testosteron wysoki, trzyma te komórki. A jak brakuje, to one się rozłażą, rozciągają się wysoki. Jak brakuje, to one się i powiększa się komórka, powiększa. Zwężenie właśnie żyłek wysoki, to jest wysoki miażdżyca, i udary też jest zwężenie żyłek. To jest wysokość udary i miażdżyca, to jest jedna i ta sama potrzeba, ta sama choróbsko, tylko w innym miejscu występuje. Tu występuje w mózgu, to jest zwężenie tych komórek, powiększenie tych komórek i zwężenie wysokości przez przepływów żylnych, to jest wysokość udar, a w nogach wysokości to jest miażdżyca. No, zwężenie przepływów żylnych wysokości. No, zwężenie tych żyłek wysoki, bo komórki się rozjeżdżają wysoki przy braku testosteronu i się o wiele powiększają. Tak samo z prostatą się dzieje, że się powiększają komórki. Nie tam wysoki, że nadmiar testosteronu i więcej komórek występuje, tylko one się rozjeżdżają. No, to jest miażdżyca. I to samo się dzieje w ostrzelnikach, ale na ostrzelach się dzieje. Że ostrzelniki wysoki swoją przepustowość zmniejszają pod wpływem wysoki braku testosteronu i wysoki to jest astma. No i tak to wygląda. I to następuje wysoki na jak ktoś się denerwuje. Na testosteronie wysoki, na testosteronie to następuje. To jest odpowiedzialny za ilość testosteronu, troskliwym, czyli robić dobre uczynki drugiemu i sobie robić dobre uczynki i drugiemu, troskliwym być w wysokości łagodnym, czyli od razu nie krzyczysz, nie denerwujesz się wysokości, nie wkurwiasz wysokości, nie złościsz wysokości od razu cię, tylko wysokości opowiadasz wysokości o problemie, rozwiązujesz problem. To pokojenie wysokości, inna cieszka. Pokojenie, ale to wszystko jedno, do jednego należy. No, pokoisz wysokości, rozwiązujesz problem, uczysz się rozwiązywania problemu. Najwyżej możesz się wysokości jeszcze pogniewać wysokości. No, czyli wysokości że jesteś niezadowolony wysokości, opowiadasz o swojej krzywdzie wysokości. Gniewasz to, opowiadasz o swojej krzywdzie wysokości i o swoim niezadowoleniu z powodu tego i tego wysokości, co ktoś tam zrobił wysokości. To jest gniewanie się wysokości. Nie tak, że buchniesz krzykiem i tak dalej, bo tak ci nie reaguje. No, gniewanie wysokości to jest właśnie, okazuje swoje niezadowolenie wysokości na temat i obrazić cię później jeszcze możesz do tego. To możesz. No, na pokojenie i pamiętajcie, pokojcie wysokości, bądźcie łagodni i pokojcie, nie, od razu nie krzyczcie, umiejętności bądźcie załatwienia, właśnie pokojenie, to jest umiejętność załatwienia z problemu, umiejętność załatwienia problemu i wtedy też nie masz system problemów, jak masz tą cieszkę, Te dwie ceszki i jeszcze trzecia wysokości, że jesteś łagodny, czyli od razu nie bijesz wysokości. To nie masz problemów ze snem, bo te nerwiczne osoby, bo tak nerwica następuje wysokości, macie problemy ze snem. I w starości wysokości śpicie tylko po 3 godziny czy 4 godziny i nic więcej nie umiecie spać w ciągu dnia. No a tak masz sen niemowlaka.
sen niemowlaka. No i to na tyle. Buźka, buźka.